Zatem zaśpiewajmy piosenkę do Ducha Świętego, możemy wstać i za chwilę świadectwo. Ciebie, Duchu Święty, zapraszamy. Ty przyjdź i wylewaj się w obficie na nasze serca. Ty wydobywaj nas z każdego grzechu, z każdej naszej niewierności, słabości. Ty wyprowadź nas z poboczy naszego życia na drogę ku zbawieniu. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźcie. I tak ostatnio na 3-4 zawołamy: przyjdź, Duchu Święty. 3-4. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Na Śląsku to po 3 razy. Witamy Was bardzo serdecznie. Najpierw się przedstawimy. Dominika, Kamil. Przyjechaliśmy do Was z dalekich Katowic. I bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być razem z Wami. Mieliśmy mówić o jednej rzeczy, prawdopodobnie będziemy mówić o innej, bo było takie, a inne kazanie, więc dziękujemy księdzu. Na początku mowy trochę o nas. Jak widać, jesteśmy dość młodym małżeństwem. Tego nie powiedziałem, jesteśmy małżeństwem. Półtorej roku po ślubie, spodziewamy się córeczki. Jesteśmy w 8. miesiącu. To w takim skrócie o nas. Powiemy generalnie troszkę o tym, jak tam Pan Bóg pokierował właśnie naszymi drogami, jak to się stało w ogóle, że się poznaliśmy, że się spotkaliśmy i o takim właśnie byciu też razem. Na początek bym chciała powiedzieć o odkrywaniu powołania swojego. Oboje z Kamilem jesteśmy od wielu, wielu lat związani z Ruchem Światło Życie, z Oazą. Formowaliśmy się w Oazie Młodzieżowej. Teraz jesteśmy też w domowym kościele, także to tak tytułem wstępu. No i po pierwszych moich rekolekcjach oazowych pojawiły się, jak to zwykle bywa po takich rekolekcjach, pojawiły się myśli o zakonie, o odkrywaniu w ogóle powołania. No i stwierdziłam, że trzeba to zweryfikować, więc pojechałam sobie na rekolekcję właśnie do zakonu sióstr Nazaretanek do Krakowa na weekend. No i tak jak tam byłam, to coraz bardziej się umacniałam w tym, że jednak zakon to nie jest miejsce dla mnie, że jednak małżeństwo, rodzina, macierzyństwo to jest moja droga. No więc jakby ja miałam tak dość prosto, Kamil miał troszkę gorzej. Ja jestem od lat ministrantem, animatorem swojej byłej parafii, Ruch Światło Życie, więc naturalną drogą dla faceta, który jest ministrantem, jest oczywiście kapłaństwo, jej szok. Więc zaraz po maturze zostawiłem gdzieś tam wyniki za sobą, bo wiedziałem, że jest 50 miejsc na
teologię pastoralną, więc generalnie nie ma problemu, żeby się dostać. Więc sobie poszedłem do seminarium, ale z takim przeświadczeniem pójdę, sprawdzę, bo nie wiem, czy to jest dla mnie. Bo wiem, że jak nie pójdę, to będę tego żałował. Że później założę rodzinę i będzie takie, a co by było gdyby? Panie Boże. Więc poszedłem, długo tam nie pobyłem. Pan Bóg tak mnie pobłogosławił, że spędziłem tam jakieś 8 miesięcy. I przez ten czas On pokazał mi właśnie, w jaki sposób chce mnie prowadzić, jakie ma dla mnie powołanie. Bo to, że poszedłem do seminarium, to jeszcze nie znaczyło, że będę księdzem, z czym się nie potrafiła do końca pogodzić moja mama, ale już jest okej. Pan Bóg błogosławił w tym momencie, pokazał tą ścieżkę właśnie kapłaństwa w tej diecezji. Ja uznałem, że moją decyzją nie jest bycie w tej diecezji jako ksiądz, więc gratuluję tym, którzy są. To nie dla mnie było małżeństwo. Nasze drogi gdzieś się złączyły, bo gdzieś tam słyszeliśmy o sobie, jesteśmy z ruchu Światło Życie, więc generalnie wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Coś tam ktoś słyszał, jakiś znajomy, znajomego było. I był taki pomysł, jak ja jeszcze byłem w tym seminarium, żeby pojechać na ferie do Zamościa. Więc pojechaliśmy, wsiedliśmy w pociąg. Dominika, ja, nasi wtedy dwójka przyjaciół, i pojechaliśmy. I tam się podziało. Się podziało tyle, że zrodziła się między nami pewna więź, przyjaźń. Dla faceta, który jest w seminarium, no to przyjaźń z kobietą, no była delikatnie trudna. Tak patrząc na to ze swojej perspektywy. Ale bardzo, bardzo, bardzo się wtedy cieszyłem, że mam taką, mam przyjaciółkę. Wiadomo, to nie było tak, że... Nie było też tak od razu, nie? Myśmy się generalnie poznali już tam rok wcześniej, tylko jakby no znaliśmy się tak właśnie z widzenia, gdzieś tam ktoś nas właśnie wspólnie, ta wspólna znajoma, która nas potem wyciągnęła do tego Zamościa, nas sobie przedstawiła. No i gdzieś tam się znaliśmy, ale właśnie przez to, że jednak do Zamościa się jedzie troszkę tym pociągiem i troszkę się w nim było i też troszkę się wracało, no to mieliśmy dużo czasu na rozmowy. No i w sumie to był taki fundament też tego naszego poznania się, takiej właśnie przyjaźni, że po prostu dużo ze sobą rozmawialiśmy, odkryliśmy, że mamy właśnie wspólne patrzenie na mnóstwo rzeczy. No i tak tą przyjaźń próbowaliśmy już potem po powrocie Kamila do seminarium. On wtedy był na takim roku przygotowawczym w Brennej, ja byłam w Katowicach, także no jakoś tak na odległość próbowaliśmy właśnie tą przyjaźń utrzymać. No i w sumie głównie na Skype'ie właśnie siedzieliśmy, bo Kamil miał postanowienie, że nie korzysta z Facebooka w czasie seminarium, więc korzystał ze Skype'a. No, więc po prostu niezliczone godziny rozmów właśnie, czy po prostu tak na wideo, czy po prostu pisanie ze sobą. No i jakby warto też wspomnieć, że Kamil jest taką osobą, która nie nazywa przyjacielem pierwszej lepszej osoby napotkanej na ulicy. Dla niego to jest takie dość duże słowo. No, więc jakby... No. Więc może, żeby ta przyjaźń się w ogóle zadziała, moje serce musi się otworzyć na tę osobę, co jest oczywiste, ale też te serce tej osoby musi być na mnie otwarte. Ja miałem prostą definicję wtedy, moim przyjacielem może być tylko osoba, która wie o mnie wszystko, której powiedziałem absolutnie wszystko, tak jakbym stanął przed Panem Bogiem i ta osoba to przyjęła. Dominika okazało się, że to przyjęła, co było dla mnie w ogóle... Wiecie, spełnieniem wszelkich snów, marzeń. Nigdy kogoś takiego nie spotkałem, kto by mnie tak przyjął. Przepraszam, spotkałem Pana Boga. Tak, i moim założeniem, że jeśli mogę zbudować przyjaźń, to tylko taką. Jeśli chcę budować małżeństwo, to tylko z przyjaciółką. Jako już stała się Dominika moją przyjaciółką, to tutaj ta droga do małżeństwa stała się mi bliższa, że tak powiem. Tak, początek związku, tak będziemy powolutku tą naszą drogę jakby wam odkrywać. Bo na przyjaźni się nie skończyło, nie? Poszliśmy krok dalej, podjęliśmy decyzję, że chcemy spróbować być razem. Kamil też podjął decyzję już wtedy, że
no, rezygnuje całkowicie z seminarium, bo też dostał takie polecenie od rektora, że jeżeli chce utrzymywać ze mną przyjaźń, no to jakby, znaczy jeżeli chce być kapłanem, to musi zerwać właśnie przyjaźń ze mną, więc on stwierdził, że jednak no nie i było jeszcze wiele innych powodów, no więc jakby też zrezygnował z tego seminarium. No i zaczęliśmy budować już w tym momencie związek. No i tak sobie to budowaliśmy. Tak, budowanie związku dla faceta, który wychodzi z seminarium, na początku nie jest łatwe. Szczególnie w ruchu Światło Życie. Czasami były takie głosy, no, że Dominika wyciągnęła mnie z seminarium, że fajnie, zabawnie. Też właśnie rodzice, moja mama, rodzice Dominiki nie byli zbytnio zadowoleni z tego, że jesteśmy razem. I o tym mówię trochę więcej. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, jak bardzo teraz mamy wsparcie rodziców, jak bardzo możemy na nich liczyć, jakim wielkim błogosławieństwem jest to, że ich mamy, o czym trochę później też będzie, ale wtedy byli mocno, mocno na nie. To był dla nas bardzo trudny czas. Pamiętam, jak zabierali Dominice klucze z auta. No generalnie jeśli chodzi o moich rodziców, to oni jakby pierwsze co, no to Kamil jest do mnie w ogóle 3 lata młodszy, więc dla nich to już w ogóle był wyznacznik, że nie. Że facet bez pracy, bez perspektyw. Nie miał pracy, no bo dopiero co wyszedł z seminarium, więc jakby nie miał też żadnego wykształcenia, no bo dopiero co wyszedł z seminarium, jakby to się wszystko z tym wiązało, ale dla nich to było już takie nie do przejścia kompletnie. No więc liczyli na to, że się rozstaniemy, liczyli na to bardzo długo, nawet jak już byliśmy potem zaręczeni, to też jeszcze liczyli, że jednak nie dojdzie do tego małżeństwa. No, ale właśnie były takie akcje, że zabierali mi kluczyki z samochodu, żebym nie mogła do Kamila pojechać i tak dalej. No, były takie różne trudne sytuacje. No, natomiast mama Kamila też nie była zadowolona, bo już sobie wyobrażała, że Kamil będzie księdzem, że ma syna księdza, już tam wszyscy w parafii wiedzieli, że tam, że seminarium, że ksiądz. Do teraz myślą, że jestem w seminarium, więc... No, jeszcze nie dotarła, to już 4 lata minęły, także no. No więc generalnie nie mieliśmy wtedy wsparcia w rodzicach, to było takie bardzo duże odrzucenie z ich strony i właśnie robili tak, jakby szczególnie moi rodzice, doprowadzali do takich sytuacji, że faktycznie nie byliśmy w stanie po prostu się spotykać ze sobą. No i podjęliśmy decyzję po bardzo wielu przemyśleniach i też konsultacjach z księżmi różnymi i w ogóle, no że nie jesteśmy w stanie po prostu być jakby na odległość ze sobą, bo nie da się tego zbudować. No i pojawiła się też opcja, że akurat nasi znajomi szukali współlokatorów do mieszkania, więc stwierdziliśmy, że zamieszkamy razem. Jakby wiedzieliśmy, z czym to się będzie wiązać, mimo że ja miałam mieszkać w pokoju z koleżanką, Kamil miał mieszkać w innym pokoju z kolegą, no ale jakby mieszkanie było wspólne, no jakby wiemy, jakie są, no nasze poglądy też takie były, że nie mieszka się przed ślubem razem, no ale jakby podjęliśmy taką decyzję. Decyzja zapadła, zamieszkaliśmy razem. My ciągle byliśmy w ruchu Światło Życie, działaliśmy. Dominika tworzyła diakonię diecezjalną, ja się tam udzielałem. No i ta sprawa dotarła też do jednego z księży, którzy byli wtedy odpowiedzialnymi między innymi za diakonię, za formację. I tutaj się pojawia wątek skazania właśnie o odrzuceniu. W kolejnym. Tak. Sytuacja była taka, że po prostu powiedziano nam jasno, albo nie mieszkamy razem, albo odchodzimy jakby z diakonii, nie możemy brać udziału. Nie możemy pełnić posługi w diakonii, nie możemy jeździć na konferencje, na warsztaty. Ja jako, że byłam odpowiedzialna, no to zostałam też jakby z tej posługi po prostu wyrzucona, że tak powiem, bo osoba na takim stanowisku nie może robić takich rzeczy. No więc jakby dla nas to było mega trudne, bo wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie po prostu w tym momencie się wyprowadzić, bo raz, że mieliśmy umowę podpisaną do końca czerwca i znaleźć w grudniu kogoś na swoje miejsce, to tak trochę ciężko. No a dwa, że wiedzieliśmy, że po prostu byśmy się gdzieś tam rozstali, gdybyśmy właśnie zamieszkali osobno z powodu tych moich rodziców. Gdzie w tym był Pan Bóg jakby, bo jakby jesteśmy w kościele, jakby świadectwo jest o Panu Bogu. Pan Bóg był w tym, był ciągle z nami. To było dla nas też ciekawe doświadczenie, że On z nas nie zrezygnował ani na chwilę. Nawet wtedy, kiedy właśnie zamieszkaliśmy razem, nawet wtedy, kiedy upadaliśmy gdzieś w nieczystość, bo działo się tak i to bardzo długo. Pan Bóg ciągle o nas walczył, ciągle o nas zabiegał.
mimo tego, że zostaliśmy odrzuceni przez rodziców, zostaliśmy odrzuceni przez diakonię, czyli przez wspólnotę w ogóle. Generalnie przez ludzi jakby na naszej drodze. Takie było nasze odczucie oczywiście. Tak, tak. To Pan Bóg z nas nie zrezygnował. Okazało się, że dał nam też innych ludzi, którzy byli dla nas wielkim błogosławieństwem, naszych przyjaciół. Też małżeństwo. Później się okazało, że mamy jeszcze jedną wspólnotę Z animatorów po prostu. Nazwę. Animatorów dekanatu. Z animatorami z dekanatu. Tam jeden ksiądz też o nas zabiegał, walczył. I Pan Bóg do naszego serca się właśnie przez to dobijał. Że mimo tych właśnie różnych upadków, mimo naszych kłótni, wiecie, kłótnie polegały między innymi na tym, że biegaliśmy za sobą po gliwicach. Myśmy też się docierali dopiero ze sobą, jakby byliśmy oboje bardzo młodzi i po prostu to był początek związku, więc też musieliśmy się dotrzeć i okazało się, że wspólne mieszkanie wcale w tym nie pomaga, a nawet wręcz przeszkadza. W naszych charakterach silnych i mocnych, no to naprawdę te kłótnie były porządne, ale właśnie tak się śmiejemy teraz, że każdy normalny człowiek na naszym miejscu to by po prostu już zrezygnował z tego związku, a myśmy mieli jakieś takie przekonanie, że no, że chcemy być razem, że jakby te kłótnie są nieważne, że ostatecznie i tak chcemy być razem i po prostu to jest jakiś taki moment przejściowy, że teraz tak się dzieje, ale nie będzie tak zawsze. Jakby w moje serce też, wiem, że w twoje też, Dominik, Pan Bóg wlewał takie przeświadczenie, budujcie ze mną, jakkolwiek, walczcie o to, żebym ja był w tym związku, a ja wam dam siłę. I on dawał tę siłę, bo tak jak wspomniałaś, Dominika, no walczyliśmy, nie? Że mimo wszystko chcemy być razem. Właśnie, czy ten, jak po prostu za każdym razem, jak coś gdzieś upadaliśmy w grzechy, no to zawsze po prostu od razu do spowiedzi, od razu właśnie też rozgrzeszenie i tak dalej, jakby, no to była też taka nasza siła, nie? Częste sakramenty, mimo tego wszystkiego, co się działo, no to właśnie Pan Bóg był taką naszą siłą. I to nas poprowadziło, bo tak, chodziliśmy do różnych parafii, uprawialiśmy taki churching wtedy, szukaliśmy naszego miejsca na ziemi, wiecie, byliśmy za naszą diecezją, więc w ogóle od ludzi dla nas. Szukaliśmy spowiedzi, raz się odbiliśmy od ściany, bo się okazało, że jest różaniec i nie ma spowiedzi. I to nas prowokowało do tego, żeby porozmawiać z tym naszym księdzem z dekanatu odnośnie stałego spowiednictwa. Łaska posiadania stałego spowiednika, kierownika duchowego jest przeogromna. Jeśli czujesz, że masz jakąś trudną sprawę, że jest coś, z czym nie potrafisz sobie poradzić, że stoisz w miejscu, stały spowiednik, kierownik duchowy pomoże. Po prostu Pan Bóg chce błogosławić, w sakramencie spowiedzi szczególnie, w Eucharystii tak samo. Tak, ale ta nasza decyzja o stałym spowiedniku była też podyktowana tym, że nie musieliśmy ciągle w kółko opowiadać tej historii, dlaczego to my właściwie mieszkamy razem, dlaczego my chcemy walczyć o tę czystość i o co w ogóle chodzi. Więc stały spowiednik zna sytuację, nie trzeba za każdym razem opowiadać, zna nas, co ważniejsze, więc czasem był trochę jak Pan Bóg, czasem był takim surowym ojcem, czasem dostaliśmy taką ostrą reprymendę po głowach, a czasem był po prostu przytulił i powiedział, trudno, to będziemy walczyć dalej, Pan Bóg was kocha. Tak, no i to też był moment, kiedy Kamil mi się oświadczył, w sumie po 9 miesiącach związku, więc też całkiem szybko, ale byliśmy już zdecydowani wtedy, że chcemy być razem, więc jakby naturalne były zaręczyny. No i po zaręczynach, jak zadzwoniliśmy do moich rodziców, że się zaręczyliśmy, to nie byli zbyt ucieszeni. Było takie, aha, okej. I tyle właściwie, za bardzo nie gratulowali nawet. No i jakby dla nas zaręczyny, no to nie jest kwestia, że tam chodzimy teraz sobie 4 lata razem i zaręczeni i w ogóle. No tylko jak już były zaręczyny, no to planujemy ten ślub, więc sobie zaczęliśmy powoli planować ślub. Zaplanowaliśmy go na jakby kolejny rok po zaręczynach. No i moi rodzice jakby dalej nie byli przekonani do tego, że my będziemy razem. Więc nawet nie przyjmowali do wiadomości tego, że jest jakaś tam data wyznaczona, że my w ogóle jeździmy oglądać salę i tak dalej, jakby takie rzeczy. Dla nich to było cały czas, że nie. No i to był też moment, kiedy już nam się skończyła umowa na mieszkanie, więc wróciliśmy każdy do
siebie, do domu. No i przygotowywaliśmy się powoli do małżeństwa. Tak, przygotowanie do małżeństwa, przed nami małżeństwo, kurs jakby wspaniały. Myślę, że świetnie tutaj, akurat w tej parafii świetnie znacie. Mamy nadzieję. Ten kurs, między innymi ten kurs, jakby to przygotowanie, znowu wlało w nas taką pewność tego błogosławieństwa Bożego, że On z nami jest, że te rzeczy, które mieliśmy ze sobą przegadane odnośnie naszej przyszłości, odnośnie tego, jak chcemy zbudować rodzinę, że Pan Bóg chce w tym cały czas nam błogosławić, że nawet jeśli znowu odejdziemy, znowu zrobimy coś nie tak, no to On ciągle jest. Taka śmieszna sytuacja, z kursu przed nami małżeństwo, my byliśmy tam rok i trochę razem i były pary, które wiecie, były 10 lat ze sobą, nie wiem, miały już dzieci niektóre, mieszkali razem od 5 lat i okazywało się, że oni ciągle nie mają ustalonego, kto będzie wynosił śmieci. Więc cieszyliśmy się właśnie z tego, że Pan Bóg nas tak obdarzył właśnie chęcią rozmowy, chęcią tego, żeby budować związek, walczyć o siebie, walczyć o Niego. Tak, no i mieliśmy wyznaczoną tą datę ślubu i jakby moi rodzice, jak już tak powoli się to zbliżało, znaczy no jeszcze tak dużymi krokami, ale gdzieś tam było bliżej, wpadli na pomysł, bo też, no wiecie, no myśmy po prostu byli zaręczeni, chcieliśmy mieć ten ślub, nie było dla nas ważne, gdzie będziemy mieszkać, czy będziemy wynajmować mieszkanie, czy nie, po prostu chcieliśmy być razem i jakby to było najważniejsze. No moi rodzice patrzyli na to troszkę bardziej pragmatycznie. No i się nas pytali, gdzie właśnie chcemy mieszkać i tak dalej. No mówimy, no, że nie wiemy, że coś tam poszukamy i w ogóle. No i oni właśnie zaproponowali, że mój dziadek ma dom, w którym są dwa mieszkania. W jednym mieszkaniu mieszka on, drugie mieszkanie stoi puste, tylko że to mieszkanie no, jakby trzeba sobie wyremontować. No i że oni nam pomogą i finansowo, i jakby tak właśnie fizycznie, żeby tam wyremontować to wszystko, tylko żebyśmy przesunęli ślub o rok. Ja nie jestem fanem przyjmowania wszelakiego rodzaju prezentów. Nie lubię prezentów. Jak usłyszałem, że dostaniemy mieszkanie, za które nie musimy płacić, które zostanie nam wyremontowane, ja powiedziałem stanowcze nie. No i tutaj pojawił się zgrzyt. Tak? Jak w naszym związku było mnóstwo zgrzytów, więc wiedzieliśmy, jak przez to przechodzić, tak tutaj nagle no, było znowu szukanie kompromisu. No bo ja mówię nie, a Dominika mówi, no ale czemu nie? Zastanówmy się może jednak. Zastanówmy się, mieszkanie, jednak własne mieszkanie, bo przecież nikt nie ma takich perspektyw. Piękny dom, ogródek w środku dzielnicy w ogóle, a ty chcesz iść na wynajem. A my nie idziemy na wynajem, nie będziemy tak żyć. Ale jestem też człowiekiem, który kocha swoją żonę z całego serca. Gdzieś zgodziłem się po prostu na to, żeby no, po prostu zamieszkać w tym domku. Przełożyliśmy ten ślub o rok, rzeczywiście. Pan Bóg dalej nam błogosławił, zaskoczenie, mimo iż zmieniliśmy jakby plany wobec małżeństwa. No i chociażby właśnie takim błogosławieństwem w tym momencie właśnie tego remontu był dla nas i jest dalej mój tata, który no mimo, że jest emerytowanym górnikiem, no to jakby nigdy w życiu nie pracował w budowlance, tak żeby coś tamten, to jest w stanie wszystko, absolutnie wszystko zrobić. Od elektryki po hydraulikę, po wybudowanie kominka od zera, także jakby wiedzieliśmy też, że tak naprawdę nie musimy nawet wynajmować z żadnej ekipy, która nam zrobi to mieszkanie, bo jesteśmy w stanie właśnie własnymi siłami jakby po prostu to zrobić, ogarnąć, bo mój tata właśnie jest w stanie nam to zrobić. No i to jest takie duże błogosławieństwo też właśnie dla nas cały czas. No i zaczęliśmy się przygotowywać już tak bardziej do ślubu. Już wtedy wiedzieliśmy, że mamy wsparcie w rodzicach w końcu, bo po 3 latach jest wsparcie. Jaki sukces. Tak, że też nam gdzieś tam pomogą w tym. No i zaczęliśmy się przygotowywać tak bardzo świadomie. Jakby wybieraliśmy sobie też czytania, całą oprawę. Śpiewaliśmy wtedy jeszcze w takim zespole, więc też wiedzieliśmy, że ten zespół nam będzie po prostu śpiewał na tej mszy. No duża taka świadomość była też tego sakramentu, tego, że właśnie to jest nasz dzień z Panem Bogiem, że chcemy go jak najlepiej przygotować. No. I chciałbym wam przeczytać naszą Ewangelię ślubną. Bez obudowania na skalę, czyli taka typowa Ewangelia ślubna. Posłuchajcie, z Ewangelii według świętego Mateusza.
Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, ale on nie runął, bo zbudowany był na skale. Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił i upadek jego był wielki. W nas zwalił deszcz, grad, śnieżyce, burze, wiatry, absolutnie wszystko, ale chcieliśmy budować na skalę. Czasem ta skała była twardsza, czasem była miększa, ale zawsze chcieliśmy, żeby to Jezus był tą podwaliną, tym fundamentem nas, nawet w tych naszych głupich decyzjach, patrząc na to z perspektywy czasu, bo mieszkanie razem przed ślubem było po prostu głupie, grzeszne, co gorsza. Tak, no i właśnie doszliśmy do tego momentu ślubu, już tak powoli zmierzając do końca. Też to, co było dla nas następnym takim błogosławieństwem, to noc poślubna. Jakby wcześniej właśnie mieliśmy problemy z tą czystością, chociaż nie przekraczaliśmy pewnych granic, to było dla nas takie bardzo ważne. I trochę się obawialiśmy, jak ta noc poślubna właśnie, że nie jesteśmy tacy do końca czyści i w ogóle. Ale zaczęliśmy też ją od modlitwy i to było takie stanięcie przed Bogiem, oddanie też tego czasu. I faktycznie to było takie doświadczenie takiej głębokiej czystości, że Pan Bóg po prostu sobie wszystko tam pouzdrawiał, wszystko sobie pozabierał, powyczyszczał i naprawdę znowu chce nam błogosławić. No i tak sobie właśnie żyjemy w tym małżeństwie od tego półtorej roku. Docieramy się dalej. Też podjęliśmy właśnie w grudniu decyzję, że chcemy się starać o dziecko. No w grudniu zeszłego roku, więc już ten. No i właśnie tak jak Kamil powiedział, za półtorej miesiąca dołączy do nas Estera. Miejmy nadzieję, wszystko będzie w porządku. No i też jakby naturalnym koleją rzeczy było dołączenie do jakiejś wspólnoty, jakby już jako małżeństwo. No bo też właśnie byliśmy w tej oazie młodzieżowej, wiedzieliśmy, że generalnie Ruch Światło Życie, mimo właśnie tego, że gdzieś tam nas po drodze odrzucił, to jest jakby nasze miejsce w kościele, że chcemy w nim być. No i dołączyliśmy do domowego kościoła i tak sobie w tym domowym kościele od roku właśnie trwamy. Udało nam się znaleźć krąg, którym jest 5 małżeństw obecnie. Małżeństwo, które jest najdłużej stażem, jest 3 lata po ślubie w tym momencie, więc znaleźliśmy takie miejsce na ziemi, gdzie we wspólnocie kościoła, w Ruchu Światło Życie mamy osoby, które są na tym samym poziomie. Tak rok, półtorej po ślubie mniej więcej tam wszyscy są, także też tak fajnie, bo mamy wspólne doświadczenia, właśnie też nasze dziecko będzie gdzieś tam powiedzmy drugie w kręgu, teraz już się dowiedzieliśmy, że będzie trzecie, więc też tak jakby tak powoli wkraczamy wszyscy właśnie w te kolejne etapy małżeństwa. Tak, więc znowu widzimy tutaj wielkie błogosławieństwo Pana Boga, że znowu, chociaż odrzuceni kiedyś przez jakąś wspólnotę, to On chce nas oczyszczać i nas prowadzić do siebie, a prowadzi nas do siebie właśnie przez domowy kościół, przez sakrament małżeństwa. Przez wspólnotę kościoła w ogóle, nie? Przez parafię też i jakby to wszystko. I na koniec o sakramencie jeszcze słów kilka. Byliśmy na rekolekcjach z ojcem Ksawerem Knocem na temat czystości małżeńskiej, generalnie seksualności. Można tak sobie myśleć właśnie, co ksiądz znowu nam będzie mówił o seksie, że jak to, że po co. Przyjechaliśmy tam i nasze doświadczenie jest takie, że dowiedzieliśmy się właściwie, czym jest sakrament. Na naukach małżeńskich jakoś, może ja źle słuchałem, może, ale jakoś to zostało pominięte chyba. Czym właściwie jest sakrament małżeństwa? Że jest znak tego sakramentu, że w ogóle tam się dzieje mnóstwo rzeczy. I się okazało, że my po praktycznie roku po ślubie usłyszeliśmy takie rzeczy, które nam wrzuciły myślenie do góry nogami,
Ale też ułożyły pewne sprawy po prostu. I jakby wcześniej po prostu je przyjmowaliśmy, no bo tak jest, a na tychże kolekcjach też znaleźliśmy odpowiedź na pytanie właściwie dlaczego tak jest i po co to w ogóle wszystko jest. Więc no to był też taki bardzo błogosławiony czas dla nas. No jak były też pary, które wiecie, no nie wiem, 20 lat po ślubie, albo już wnuki swoje mają, się dowiadywały te pary takich rzeczy, które ich życie też wywracało do góry nogami. Ale oni już nie mieli też możliwości, że tak powiem, przetestowania tego w swoim życiu. A my dostaliśmy to błogosławieństwo, że już teraz wiemy po prostu, że między nami jest Chrystus, oczywistość. No, ale jak jesteśmy razem, jak modlę się z moją żoną, to między nami zawsze musi być Chrystus. Że możemy się modlić nad kimś i w mocy sakramentu naszego małżeństwa to Pan Bóg działa. Że jest między nami Pan Bóg właśnie przez naszą więź. My chcemy tę więź budować, my chcemy tę więź rozwijać, to jest tym znakiem w ogóle sakramentu, to nasza więź. Mieliśmy takie doświadczenie zaraz jakoś krótko po ślubie, jak pojechaliśmy do tego naszego stałego spowiednika, który zmienił parafię i on nas poprosił, żebyśmy my się nad nim pomodlili, nie? Ksiądz w ogóle, więc jakby, wiecie, no kto tu jest bardziej uprawniony, że tak powiem, do modlitwy nad kimś, nie? To właśnie on nas poprosił, bo mówi, wy w swoim sakramencie możecie po prostu się nade mną pomodlić i będzie super, nie? No, więc kończąc. Kończąc. Jedno zdanie tak naprawdę najważniejsze dla nas, że Pan Bóg chce nam błogosławić absolutnie we wszystkim. I że to On jest skałą, na której my też chcemy budować i polecamy właśnie ten sposób budowy na skalę, a nie na piasku. I za to wszystko Bogu łaskawemu. Chwała Panu. Dziękujemy naszym gościom też za podzielenie się życiem. Jest wśród nas, kto ma dzisiaj urodziny. Estera, chodź tutaj. No, Estera się jedna urodzi za niedługo, niektóra ma ileś tam lat, nie? Także Estera, niech cię obficie Pan Bóg błogosławi. Też dziękuję ci za posługę w naszej oazie. Proszę bardzo, pamiętamy w modlitwie. Dzięki bardzo za dzisiejszą obecność. Zapraszam jeszcze za tydzień na ostatnie roraty. Jeszcze są nagrody do wygrania. Dziękuję Wam za ten czas. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.